Często pytacie nas, jaki maksymalny wymiar może być detalu, który będzie obrabiany na frezarce Salamandra, więc tutaj możecie podłożyć sobie detal, który mieści się w tej przestrzeni, do dolnej części belki osi Z i macie tutaj dokładnie, zobaczcie, Bartek mi tu przyłoży, 15 cm, tak naprawdę gdzieś tam 14 warto jest podłożyć, bo to 15 to już jest tak na styk, więc na ploterze CNC Salamandra możecie obrabiać materiały o maksymalnej grubości, załóżmy 15 cm, 15 cm też da radę. Tutaj wózek się porusza po tej belce, tak więc ta cała przestrzeń jest wolna na surowiec.